Cześć wszystkim, witam Was serdecznie w The Sims 3 średniowiecze. Jeszcze nie graliśmy sobie w tą odsłonę The Sims. Jeśli ktoś jakby nie zna tej gry, to jest to gra oczywiście stworzona w oparciu o The Sims 3, ale jest to gra bardziej na zasadzie zadań. Mamy kilka postaci, którymi jakby tworzymy tą rozgrywkę, tworzymy ten świat, przełączamy się między nimi. No i jak to dzieje się właśnie w średniowieczu. Mam też dodatek bodajże Piraci i Bogaci, on się nazywa. W ogóle w którym tu. A tak, tu jest nawet napisane Piraci i Bogaci. W ogóle nie grałam w tym dodatku nic kompletnie, także nie wiem, co on tutaj nam doda ciekawego. Ale jak rozumiem, chyba najpierw musimy przynajmniej w jakimś stopniu rozwinąć tą podstawową rozgrywkę, żebyśmy mogli skorzystać z tego dodatku. Także tak, ciekawie. Tutaj już gra nam podpowiada: witaj w grze The Sims Średniowiecze. Aby zacząć, należy wybrać ambicje. Na razie musisz wybrać ambicje, nowe początki. Okej. Okay. W toku gry zdobywasz osiągnięcia, które zwiększają twój poziom wszechwidzącego. Tak, jesteśmy wszechwidzącym. Zdobądź osiągnięcia, by awansować ponad poziom łupacza. Okej. Okay. Aha, i to jak rozumiem są te osiągnięcia różne, które możemy zdobyć. Ha, okej. Okay. Powiem wam, że tak nie do końca i tak pamiętam tą rozgrywkę, ale dobrze. No także no, mamy do wyboru tylko. A nie, okej, okay, czyli możemy też. Mamy dwie ambicje do wyboru, bo jest też właśnie ta ambicja rozjemca. Piraci z Korsarzynu oraz konsorcjum gildii kupczyc przyglądają się sobie nieufnie. W każdej chwili może wybuchnąć wojna. Tylko najsilniejszy i najmądrzejszy władca zdoła zapewnić krainie trwały pokój. I no też mamy tą ambicję nowe początki. No myślę, że zacznijmy od tego, bo potem i tak to nam się chyba po kolei odblokowuje z tego co pamiętam. I możemy korzystać z tych misji, więc po prostu do tego wrócimy później. Także wchodzimy tu. O matko, musimy nazwać sobie królestwo. No to na cześć kanału. Ojej. Znowu mi się klawiatura przestawiła. Bzdurne królestwo. No i wybierzmy już sobie tam taką gotową salę, bo powiem wam szczerze mówiąc, że ja tutaj w ogóle nie lubię urządzać, bo tu w sumie nie ma nawet opcji budowania chyba za bardzo. Okej, okay, jesteśmy w trybie królestwa. To właśnie tutaj zarządzasz swoim królestwem i ustawiasz budynki. Obserwuj prawy górny rok, okej. Okay. Nie, nic nie chcę wiedzieć o lekcjach, bo to wiem. Monarcha to sim bohater, którego potrzebujesz do prowadzenia gry. Monarcha mieszka i pracuje w sali tronowej. Kliknij zielony wskaźnik mapy nad salą tronową, aby obejrzeć szczegółowe informacje o budynku. Okej. Okay. Czy ja mogę wyłączyć te lekcje? W sensie ja nie pamiętam za bardzo, jak to się gra, ale myślę, że poradzę sobie. A ja mam wyłączone lekcje. O. To najwyraźniej chyba musimy. Aha, ja mam to kliknąć, tak? Tak. Dobra, musimy wybrać monarchę. To mamy jakichś gotowych, ale dobra, stwórzmy sobie szybko. Oczywiście tworzymy sobie jakąś kobietkę. O mego, w ogóle pierwszy raz gram w tą The Sims średniowiecze, że takiej dobrej jakości to jest. Bo zawsze moje postacie były takie, wiecie, miernej jakości. W sensie wizualnie. Dobra, imię. Dobra, dajmy jej na imię Jadwiga na cześć polskiej królowej, a właściwie ona miała tytuł króla, także myślę, że warto nazwać tak Simkę. A nazwisko, no to niech ma właśnie Bzdurna. Jadwiga Bzdurna, pięknie. Jej sagra tirun, el bardorim, te shima narith. Nuvim banine, taresin kursim. To mi się podoba, niech będzie. Tutaj ogólnie nie mamy aż tak dużo opcji w tym kreatorze Sima jak tych. O, możemy ją odmłodzić nawet. Może ją odmućmy, niech sprawia wrażenie takiej ultra młodej. Nizak,
Możemy ją napakować. Dobra. No do cech sobie zaraz wrócimy. Musimy wybrać jakieś włosy. Ta fryzura mi się podoba. O, to mi się podoba. Trochę taki elficki vibe. Dobra, niech tak ma. Dobra, brwi mogą mi zostać. Szczerze mówiąc, nie chcę mi się edytować jej twarzy. Więc niech będzie taka, jaka się wylosowała. Jest bardzo ładna. O, nawet mamy jakiś make-up. Wow, piękne eyelinery. Masz taki zwykły eyeliner. Dobra. I czas na suknię. Ogólnie to mi się nawet podoba. W sumie w tym kolorze nawet jej pasuje. To jest takie... to mi się podoba. To ma bardziej taki vibe pasujący. Aha, i tylko ten jeden strój wybieramy, dobrze. No to wracamy do cech. Musimy... I tutaj jest właśnie, że musimy wybrać dwie cechy i jedną fatalną wadę. Więc może zacznijmy od fatalnej wady. Mamy żarłoka, mamy wyłozdaną. Wróg gildii. Okej, okay. Tchórzliwa, słabo zbudowana, pycha. Przeklęta, posępna. Opijuska. Okrutna. Niepewna. Nieokrzesana. Nałogowa hazardzistka. Mizerota. Mizantropka. Krwiożercza, o matko. Głupiec, bezsenna. Powiem wam, że ciężko się zdecydować. Wszystkie brzmią ciekawie. Chociaż ta nałogowa hazardzistka moją uwagę jakoś przykuła. A tutaj, jeśli chodzi o cechy, mamy chciwa, dobra, dziecko ziemi, gorliwa, kocha rodzinę, kreatywna kucharka, niezłomna sierota, podekscytowana, poszukiwaczka przygód, przyjacielska, próżna, rycerska, samotniczka, uczona, uprzywilejowana, wielorób pożarni rodziców, wygadana, wytrawny nabywca, zabawowa, zaniedbana, zew morza, zła żartownisia. Dobra, na pewno bym chciała jej dać wygadana, bo wydaje mi się, że to pasuje do królowej. I no i chyba uprzywilejowana, no bo to też tak pasuje, prawda? No i musimy tą fatalną wadę jej wybrać. I ta głupiec też brzmi ciekawie, że nie potrafią pozbierać swoich myśli do kupy i brakiem zdrowego rozsądku. Chociaż mam też ochotę dać jej, wiecie, jakąś taką cechę, że właśnie krwiożercza, że taka totalnie niezła. Bo jestem ciekawa, jaki to ma wpływ na rozgrywkę. Bo jakiś na pewno. Jest też okrutna. Aha, bo tu, że szukają okazji do walki, nigdy nie odrzucają wyzwań. No bo tu jest faktycznie taka opcja, że właśnie walczysz na miecze i tak dalej. I z tego, co kojarzę, to właśnie ci monarchowie mieli tego typu misje, tak mi się wydaje. Że właśnie i też tam walczyli w ogóle. Chociaż tak, no nie pasuje mi. Dobra, może dajmy jej właśnie to nałogowa hazardzistka, że wiecie, no jest taka wygadana, uprzywilejowana przez coś z nałogową hazardzistką. Wydaje mi się, że to pasuje. Dobra, no to mamy gotową naszą simeczkę. Teraz, gdy masz sima bohatera, możesz wyruszyć na misję. Okej, no i tu mamy już różne misje do wyboru, no ale chyba to musimy najpierw wykonać pierwsze kroki.
Nareszcie opadł pył po budowie wspaniałej sali tronowej. Ziarna chwalebnego nowego królestwa zostały posiane i wkrótce urośnie cywilizacja, która zajmie ziemię na wiele mil we wszystkich kierunkach. Jedyne, czego potrzebowało teraz miasto bzdurne, to władca. Ktoś mądry i potężny, kto zdoła zjednoczyć lud dla dobra królestwa. Budowa królestwa od podstaw. Nie była prostym zadaniem. Ktokolwiek podejmie się tej niesamowitej misji, musi zdobyć zapasy, zapanować nad rozkwitającą populacją oraz powstrzymać elementy przestępcze. Jak ja mogę to wyłączyć? To mnie tak irytuje, te tutaj podpowiedzi. Nareszcie opadł pył po budowie wspaniałej... Aha, ale to już czytałam. Dobra, czyli wchodzimy do misji. Może czekajcie, może ja muszę to na odwrót zaznaczyć w tych opcjach. Że to musi być zaznaczone, żeby te lekcje się nie pojawiały? Nie, no dalej jest ta lekcja. Nie chcę tych lekcji, no. Jakby wiem, o co chodzi, dobra. Dobra, zostawcie mnie. Moja sala tronowa jest nareszcie gotowa. Budowniczowie, przepraszam, pracowali ciężko i owoce ich pracy są doskonale widoczne. Ja i mistrz budowniczy Emanuel musimy się spotkać, więc zabieram się za przygotowania. Szybka wizyta przy zwierciadle na górze powinna wystarczyć. No i właśnie tutaj mamy jakieś takie te misje, no i tutaj też mamy różne obowiązki do wykonania. Także musimy iść do lustra i wystroić się. Proszę bardzo. O matka, nie mogę, jaka ta grafika jest ładna. Nigdy nie grałam w tą grę. Z taką ładną grafiką. Kto to był? Nie wiem. Jaka nadęta. Co ty tutaj masz teraz? Ozdobione. Okej. I w ogóle tutaj właśnie te budynki są na zasadzie takiego domku dla lalek. Mamy ten widok, chociaż no też możemy się obracać, ale... doskonale, teraz mam trochę lepsze skupienie. Utrzymywanie skupienia ułatwi mi dokonywanie wszelkich podróży, w których mogę brać udział. A skoro o tym mowa, mistrz budowniczy Emanuel to osoba, którą muszę znaleźć. Należy do gildii budowniczych, potężnego filaru społeczności. Okej, okay, no dobra, no gro. Okej. Okay. No i tu nam gra nawet podpowiada, gdzie on jest. Możemy go zawołać. A też nie wiem, czy powinniśmy go zapraszać do naszej łazienki. No ale dobra, niech on przyjdzie do nas, prawda? Albo dobra, to czekajcie, może ty chodź do niego. Rozmawiaj o zamku, tak? Tak. Sala tronowa jest gotowa, moje pani. Będziemy potrzebować więcej zapasów, by rozpocząć następną budowę w królestwie. Drewno, kamień i surowce to załatwią. Lubię od czasu do czasu brudzić sobie ręce dla dobra mojego królestwa. Muszę wybrać się do lasu i zebrać trochę potrzebnego drewna. Okej, okay, czyli musimy iść tu... Ups! Na lokację. No tutaj ogólnie jedynym właśnie minusem jest to, że ci Simowie jakby podróżują pieszo. Tak się prezentuje nasze królestwo ogólnie. Ohoho, co to były za dźwięki? Także nie jest jakoś bardzo skomplikowane to królestwo. Ach, las, z pewnością wiele przygód czeka mnie w tym lesie. Tutejsze dzikie kwiecie jest szczególnie piękne, muszę trochę go zebrać. Okej, okay, czyli zbieramy sobie chyba te kwiatuszki, tak? Musimy je najpierw odkryć. O, odkryliśmy kwiatki. Dzikie kwiecie. Okej. Okay. Znaleźliśmy dzikie kwiecie i trawoziele. Kto to? Kto to? Stop. Leśny bandyta. Oh my god. W królestwie można zbierać rośliny wszelkiego rodzaju. Okej, okay, medycy czarodzieje mogliby go używać. To musimy tu porozmawiać? O, mamy zadanie. Chwila. Zajmę się tym bandytą i uczynię królestwo bezpieczniejszym miejscem. Okej, czyli musimy wezwać na pojedynek. A ja chciałam się zaprzyjaźnić. O.
Proszę, proszę, ofiara przyszła odwiedzić mój las. Lepiej oddaj mi swoje pieniądze, jeśli wiesz, co dla ciebie dobre. Dobra, Jadwiga była zajęta zbieraniem kwiatków, ale już jest gotowa! O, dosłownie rzuciła jej rękawica. Myślisz, że możesz mnie pokonać? Przekonamy się o tym. Wow, mamy outfit do walki. Chyba... Chciałam powiedzieć, że Jadzia chyba wygrywa, ale... O nie, Jadzia! Wait, czy ja mam coś robić ogólnie? Wow, let's go, Jadzia, dobrze. Okej, okay, ogólnie no, mamy jedną opcję jakąś dodatkową. Ale widzę, że my jesteśmy mimo to w lepszym zdrowiu. Jej, wygraliśmy! Jej, niech będzie Jadwiga długo wygrywać. Triumf! Bandyci mogą się stać poważnym problemem w mieście Bzdurne, ale rycerz lub szpieg zdoła ich powstrzymać. Teraz w spokoju mogę zbierać drewno. Okej. Okay. Czyli tutaj musimy wyruszyć na ławę? Nie, czekajcie, to miałam zrobić? Wybierz, zbierz drewno. A, tu jest, okej. Okay. A, i te kwiatki, jak już odkryłaś. No i ona sobie idzie do króliczej norki to drewno zbierać. Patrzcie, jaka zaangażowana w zmaszczenie pomieszczeniem. Jesteś po prostu w naturze, to nie jest powietrze. Ten. Pomieszczenie. W lesie zawsze można było znaleźć jakąś przygodę. Drewno zostało zebrane i królestwo wkrótce na nim zarobi. No jakieś tam drewno mamy. Nie wiem, czy tyle wystarczy. To drewno nada się doskonale na następny projekt budowlany królestwa. Budowniczy będzie potrzebował także kamienia. Mogę go trochę wydobyć w jaskini przy cmentarzu. Aha, tu... O matko! Tu jacyś są ten. Jacyś ludzie tam leżą. Czy to normalne? Ach, moja pani, czy możemy zamienić słówko? Chodzi o moją pracę tutaj. Dobrze, rozmawiaj o pani grobów. O nie. Budowniczy? Oni żyją? Cóż, moja pani, zastanawiam się, czy zechcesz rozważyć wybudowanie kościoła tu w królestwie. Odprawionych rytuałów, bla bla bla. Interesująca propozycja, jest wiele rzeczy do rozważenia, gdy wybieram, co zbudować w następnej kolejności. Okej, okay, czyli tu nas namawiają do po prostu kościoła. Halo? Naśladuj zabawnie. Też się rzucisz na ziemię? Nie, chyba oni nie wstaną. Dobrze. Okej, okay, ona w ogóle nie potrzebuje właśnie pograć hazardowo. Ale dobra, idź zdobywać kamień. Trochę takie przerażające, że tu leżą jacyś ludzie. Ale no dobrze, chcieliby kościół. Jadwiga zbierała kamienie, zagłębiając się w nieskończoną sieć tuneli. W końcu opuściła się po stromym urwisku prowadzącym w ciemną otchłań. Na dole Jadwiga dotarła do podziemnego jeziora. Natknęła się na niewielką skrzynkę leżącą w kałuży. Co Jadwiga ma zrobić? Zaryzykuj otwarcie tajemniczej skrzynki, która spoczywa w kałuży w głębi jaskini. Tajemnicze skrzynie w ciemnych, niebezpiecznych miejscach zwykle kryły nieprzyjemne rzeczy. Dobra, otwórz to. Jadwiga uchyla wieku i znajduje w środku niewielki skarb w postaci mokrych monet. Super. Chyba mam wystarczająco kamienia dla budowniczego. Teraz muszę wpaść do domu kramu wiejskiego, ponieważ mogę potrzebować pewnych zapasów. Okej. Okay. Wow, okej, okay, możemy tędy się przenosić. Ścieżka do wioski. Wow. I wybierz się do kramu wiejskiego. A co mamy kupić tam? Aha, mamy obejrzeć towary, nie musimy nic kupować, okej. Okay. Ale możemy odkryć sobie kwiatki potem znowu. Mięso, żaba, laska. Mapa skarbów. Zbroja.
Okej. Ale no chyba nic nie będę kupować, bo jakby nie wiem, co bym miała kupić, nawet co nam jest potrzebne. Smukła dama zbliżyła się i ukłoniła. Jadwiga, usłyszałam wieści o twoim przybyciu i na twoją cześć przygotowałam dwa podarunki, które pomogą ci budować twoje królestwo. Jednakże wręczę ci tylko jeden z nich. To, jaki dar otrzymasz, zależy od twojej odpowiedzi na to pytanie. Jaką cnotę chcesz wprowadzić do królestwa bzdurne? I mamy do wyboru bezpieczeństwo. Budując moje królestwo, będę cenić sobie bezpieczeństwo mojego ludu bardziej od naszej siły ofensywnej. Mój lud jest moim sercem. Potęga, niezłomna siła królestwa to sprawa najwyższej wagi. Królestwo bez potęgi to żadne królestwo. No biorąc pod uwagę jej cechy, no to chyba wybierzemy potęgę. Wiecie, ona jest uprzywilejowana. Dama skinęła głową. Bardzo dobrze, wasza wysokość. To była naprawdę mądre, zatem wręczę ci dar władzy, miecz siły monarchy. To nie jest najlepszy miecz, lecz symbolizuje twoje cele, gdy rozbudowujesz miasto bzdurne, wspaniałe, tętniące życiem królestwo. Okej, czyli mamy nowy miecz. Okej, no jest trochę lepszy, więc możemy tego używać. Królowo, pomocy! O matko, już, biegnę do ciebie. Mamy ją chronić. Przed czym? Przed kim? Na rynku miejskim jest pewna kobieta. Wepchnęła mnie w błoto i obrzuciła wędlinkami. Nic poń? W moim królestwie? O, na pewno nie! Dobra, zaraz się tym zajmiemy, tylko sorry, musimy zebrać kwiatuszki. Okej, musimy się wybrać na rynek miejski. To jest nasz rynek miejski? Wow! Jaki piękny rynek. Co to jest? Odbierz kieszonkowe? Kto jest tym nicponiem? Aha! To musi być ona. Nie pozwolę na kołtuństwo w mieście bzdurne. Trochę czasu w dybach nauczy tego nicponia, by myśleć, zanim coś zrobi. O matko, tak od razu? Weź jej w dyby. Chyba nadużywanie swojej władzy. O nie! Strażnik jest w drodze. To ja sobie tylko tak łażę, hej. Dobrze być królową, jednak wszyscy mają własne sposoby rozwiązywania takich problemów. Okej, czyli tu gra nam podpowiada, że musimy. Oh my god, jakiś. Czemu tak agresywnie? Ona w ogóle nawet nie wygląda, żeby była uzbrojona. Wybierz się do pałacu sądu? Matko, jaka nazwa. Pora ukraść nicpaniata i pokażę, by pomyśleć dwa razy, zanim zacznie. O nie, ona jest zakuta tu w dyby, faktycznie. Rzuć jajem! Trochę tłumacz. Dobra, no rzucił jajem, ale wydaje mi się, to jest trochę tłumacz. Tam jakaś bestia w ogóle warczy. No nie wiem, czy ta królowa się powinna zachowywać. Ale okej. Moje panie, dziękuję ci za odpowiedź na moją prośbę o pomoc. O, jest naszym wiernym sługą. No super. O, my jesteśmy w ogóle mega głodni. O matko, co tu się dzieje? Chwila, chwila. Ja, podróżny kupiec, sprowadzam wiele wybornych i wytrawnych dóbr, by ci je pokazać. Proszę podejść do mnie, aby zaznać najlepszej obsługi w mym fachu. Nie prawiąc morałów, można stwierdzić, że oznaką dobrego barda jest nie tylko melodyjna poezja jego kompozycji muzycznych, ale także silne ciało, co wynika z poświęcenia się swojemu rzemiosłu, okej? Cóż, witajcie, moje śliczności. Zdaje się, że pod moją nieobecność przybyło kilku gości. Myślę, że jedna z tych osób padła mi w oko. Aha, czyli gra nam po prostu otwiera drogę do romansów. Tu mamy tego minstrel. Minstrel. Dziwne imię. Nietypowe. Aha, to jest wiejska gospodyni, a to jest ta handlarka, tak? A możemy z obojgiem romansować? Jaka ładna! Dosłownie ta gra, aż musiałam zdjęcie jej zrobić. Ta gra jest taka ładna, jak masz dobrą grafikę wysoko ustawioną. Dobra, co tu mamy? Aha, musimy wybrać.
No to chcę chyba tą handlarkę wybrać, bo ma taką ładną buźkę. Chociaż on ma takie ładne włoski. A potem i tak chyba mogę podrywać obojga, czy nie? Zresztą ona jest nałogową hazardistką. To właśnie może pójdę z handlarką, że wiecie. Dobra, zamykam oczy i losuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Aha, czy jesteśmy na dole. Dobra, jeszcze raz, czekajcie. Stop. O, u góry. No dobra, no to masz go. Ale ona też będzie nasza. Wszyscy będą nasi. O, jak smutno tu patrzyła na nas. Dobra, ale my byśmy chcieli w sumie coś zjeść, bo jesteśmy głodni. Poproszę jedzenie. A to kto? Dobrodziej Sławomirz. Tak po prostu mi wchodzą do tego zamku wszyscy. Gdzie jest to jedzenie? Aha, bo tu jest kuchnia, dobra. Chodźmy. Dziękuję. Dobra, chodźmy do niego. Musimy się... Aha, mamy mu dać kwiatuszka. Spytaj o rękę tak od razu. Gdzie jest tutaj kwiata? Gra, jak on tu łatwo przystaje na to wszystko. A tu jest daj kwiat, dobra. Myślałam, że w tych romantycznych opcjach ma się to pojawić. Ach, mocne, choć wyborne, dzikie kwiecie, to cnoty najdozajniejszej królowej. Ach, czysty rozkwit miłości, nie mogę się doczekać, by zobaczyć innych przystojnych podróżnych, którzy przybędą do miasta bzdurne. Może nawet uda mi się założyć rodzinę z jednym z nim. Okej. Okay. Czyli na razie koniec podrywów. O, idźcie od tego stołu. A czemu one robią? Zawołaj go, żeby odszedł od tego stołu. Dziękuję. Graj z tą handlarką, możesz zagrać. Powinien ci humor poprawić, nałogowo hazardzisko. O matko, ile to pieniędzy nam zabiera? Ona chyba ciągle przegrywa. Dobra, spytaj, jak się masz. Daj tej osobie zapasy, proszę bardzo. Przynoszę twoje zapasy. Wyglądają świetnie, wasza wysokość. Daj mi trochę czasu na dokonanie inwentaryzacji, a dopilnuję, abyśmy mieli dość zapasów na następny budynek. Wygląda na to, że mam trochę czasu dla siebie. Mogę poznać moich obywateli, eksplorować moje królestwo lub po prostu się odprężyć. Albo skoro jestem królową, mogę zająć się moimi licznymi codziennymi obowiązkami. Prawdę mówiąc, w dowolnej chwili podczas misji mogę zrobić sobie przerwę od zadań misji i robić cokolwiek chcę. Okej. Okay. Czyli tutaj nam się odblokowują takie jakby mniejsze zadania. No ale dobra, jest środek już nocy prawie, że, także... Czas do spania. O, jaką mam piżamkę! Oh my god! I skrzypiące łóżko. Okej, mamy jakiś sen. Twój sen zaczął się w karczmie przy napitku. Zawołali po trochę muzyki dla ożywienia wieczoru i rzeczywiście pojawiło się dwóch słynnych bardów, którzy zaczęli śpiewać jednocześnie. Jeden z nich, artysta słów Jędrzej Wyspa, śpiewał z uchwałą i komicznie ironiczną opowieść o pożądaniu. Drugi śpiewak, Bikaił Moltin, śpiewał zawiadacką balladę o przygodzie pirata. Obaj trubadurzy nie chcieli przestać śpiewać. Musisz wybrać piosenkę. Noc się zaczyna. Ten Jędrzej Wyspa zawsze sprawia, że chce mi się śmiać. Posłuchajmy jego melodii. A teraz coś dobrego. Bikaił Moltin z pewnością potrafi śpiewać. A ta przygodowa opowieść brzmi ekscytująco. Może o tych piratach, bo ja nie mogę się doczekać piratów. Coś dziwnego. Zamiast skupić się na jednej piosence do twojego snu, wdarło się kilka dodatkowych motywów. Można by pomyśleć, że sen o Barabara, piratach i ślicznych skrybach, rozbójnikach i czekoladzie jest wesoły, ale w praktyce okazuje się tylko niezrozumiały. Może nie należało jej wczoraj tej repety kaszy. Dobra, mamy poranek. Ona jest znowu głodna, także możesz sobie
zawołać o sprawę. Ogólnie nie wiem, jeśli chodzi o takie, wiecie, korzystanie tutaj z łazienki, to my nie mamy takich potrzeb, ale w sumie... No wiem, że jesteś głodna, możesz się wykąpać w międzyczasie, póki czekasz na jedzenie. O, i tu jest jedzenie, dobra. Zupa ziemniaczana. Brzmi pysznie. I mamy zadanie. Tutaj mamy... Nie mamy papugi, więc nie możemy poszczuć go, ale jakiś edykt możemy wydać. To możemy zaproponować edykt. Redukcja opłat za towary importowane do miasta bzdurne. Podnieść minimalną wymaganą zapłatę dla wszystkich wynajętych czeladników w królestwie. Zaproponujmy to. Okej, okay, wezwij do głosowania. Okej. Okay. No to jest to nasze. Gildia Budownicza. Tron wesprze rodzinę dowolnego budowniczego, który odniósł rany podczas pracy, dopóki ten budowniczy nie zacznie pracować z powrotem. Podatki dla wieśniaków, którzy nie pracują w obrębie zamku, zostaną obniżone. Jak rozumiem, to będzie miało wpływ na nasze relacje chyba z tymi terenami. W sumie no najniższe mamy z tymi kupczycami na ten moment, więc może zagłosujmy, żeby ich wesprzeć. O, i nas akurat dziwne, przypadkowo nas wsparł książę kupiecki. No ale niestety nie udało się przegłosować. I co teraz? Ja muszę wydać edykt, przepraszam bardzo. To jeszcze zaproponujmy jeden. Okej. Okay. Teraz mamy, to nam polepszy z nimi stosunki, ale osoby z kupczycami. Zainwestuj wysokiej jakości drewno z rękodzielec, aby zapewnić królestwu oszczędności długoterminowe. Przetop nadwyżkę rezerw złota w kupczycach, aby pozłocić niedawno wytworzone zbroje. Nie, no to weźmy to. Ej, nie to zrobiłam. Okej, okay, na wszystkich terenach, okej. Okay. A czy możemy ich jakoś na przykład namawiać, żeby zagłosowali za naszym edyktem? Okej, okay, to chyba nie, wy nie głosujecie. Ty głosujesz? Nie, chyba nie mogę. Dobra, spróbujmy jeszcze raz pogłosować. No to może dajmy to tej gildzie. No i znowu nie uda się. Dobra, gdzieś mam to głosowanie. Musimy napisać list z ofertą zatrudnienia. No i nie mam papugi, żeby go poszczuć. Okej. Okay. Aha, i tu jest ta szkatuła. Nie. A to miałam nacisnąć. I odbierz te kieszonkowe, czymkolwiek to jest. Pięćdziesiąt simelonów. Okej, okay, już przyszedł nasz ten... królewski doradca. Czemu oni tu są wszyscy w tej łazience? Moja pani, szczerze mówiąc, tej sali tronowej czegoś brakuje. Musisz ją lepiej wyposażyć, jeśli zamierzasz zaimponować jakimkolwiek zagranicznym przywódcom. Będziesz potrzebować symboli na zakup obiektu, więc dodaję je do twojego funduszu. Okej. Okay. I musimy wydać pieniądze. Ale nie wiem, co im możemy kupić, tak szczerze mówiąc. Możemy im kupić pozytywkę. Tylko czy ja mam gdzie ją postawić? Tak średnio, bo nie mamy tu żadnego... Okej, okay, proszę bardzo, macie pozytywkę. Okej, okay, możemy ogłosić otwarcie sali tronowej, także chodźcie. Chodź na tutaj właśnie tej sali. Nawet nie położyliśmy tego w tej sali tronowej. To niezły pomysł, bo zastanawiacie się nad bardziej otwartymi relacjami z naszymi sąsiednimi nocami. Okej. Okay.
Oceń sytuację polityczną. Okej, to twoje królestwo, siedziba kwitnącego imperium, którego przeznaczeniem jest wielka chwała albo i nic. Wszystko zależy od ciebie. Okej. Tu mamy te kupczyce. I tutaj importujemy od nich. O, korzyści. Rękodziel. Ta czcionka jest taka dziwna, że ja mam zawsze problem z czytaniem tej czcionki z The Sims 3. Rękodzielec. To jest cy? To jest cyle cy? Czy to jest e? Ce? Rękodzielec. Nie wiem, nie mogę czytać tej czcionki, naprawdę. Opracowane w ciągu wielu lat przepisy. Odblokowuje gulasz myśliwski. Aha. Okej. Okay. Dobra, tak jak rozumiem, musimy utrzymać z nimi dobre relacje. I musimy porozmawiać o przyszłości królestwa. Służąca Laura się kąpie w naszej wannie. O, ktoś słucha tej pozytywki. Cute. Tu jest dość zapasów, a budowniczy są gotowi. Pozostaje tylko jedna kwestia. Co chcesz zbudować, wasza wysokość? Okidoki! Czyli ukończyliśmy tą pierwszą misję. Pojawiła się mocna królowa, ale nadchodziły trudne czasy i władza, jaką sprawuje Jadwiga, zostanie poddana większym wyzwaniom, niż mogła sobie to wyobrazić. Okej. Okay. I udało się wykonać na poziomie srebrnym. No dobrze, no tutaj nasza misja... i widzimy tak, dobrobyt. Czyli tutaj jak nam się rozwija królestwo, to widzimy. Jadwiga osiąga poziom drugi jako monarcha. Zajrzyj na zakładkę simologii swojego sima, aby zobaczyć nowe korzyści dla profesji. Monarcha jest jedynym władcą krainy. Wielka odpowiedzialność spoczywa na tym simie, ponieważ jego umiejętności przywódcze i decyzje wpływają na wszystkich w królestwie. Okej, możemy ćwiczyć strategię i wydawać edykty przy mapie taktycznej i nie zdążyłam przeczytać dalej, by się wyłączyło. No dobra, tutaj sobie zakończymy tą pierwszą część naszej rozgrywki. Myślę, że pewnie jeden odcinek to będzie jedna misja, chyba że jakieś będą naprawdę obszerne te misje, bo już nie pamiętam. Ale wydaje mi się, że tak będzie sensownie. Także dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!